Jak często zdarza ci się zrobić genialny ruch raczy skomie? Bo Dudzie to się zdarzyło 6 genialnych ruchów w zaledwie 3 partie na Tighted Tuesdayu. No to jest po prostu niesamowite. Dobra, więc zobaczcie. Po pierwsze, Jan Krzysztof Duda spotkał się tutaj z Tfu Londoniarzem, któremu zagrał posunięcie B6, no i ustawił się tutaj przez D6. To jest dosyć dziwne podejście, muszę powiedzieć. Taka chyba radosna twórczość Dudy. Natomiast pan Londoniarz, oczywiście jak to Londoniarz, ustawia sobie ten typowy domek, no i to taki chyba ultra Londoniarz, ponieważ zobaczcie, chłop jeszcze od razu chowa tego gońca, no to jest po prostu ewenement, nie? Żeby aż tak pasywnie grać. No dobra, natomiast Duda to nie jest zawodnik, który lubi grać na spokojnie, raczej woli poddymić. No i tutaj od razu do tego poddymienia dochodzi, ponieważ czarny odpala atak na skrzydle królewskim. W partii tutaj C4, no i skoro tutaj poszło G5, no widać, że w tym rewirze szachownicy czarny będzie chciał dalej atakować, no to król raczej w tę stronę będzie chciał pójść. No więc poszło hetman E7, wieża G8, no i tutaj H5, więc Duda leci dalej. Ale jeszcze trzyma delikwenta w niepewności, bo cały czas biały nie wie, czy tutaj ta długa roszada nastąpi, czy nie nastąpi. Natomiast nastąpiło G4, skoczek musiał uciekać, no to goniec teraz jeszcze wkracza do akcji, król ewakuacja, poszła długa, król dalsza ewakuacja. No i muszę wam powiedzieć, że chyba ostatnio Duda Mateusza Bartla się naoglądał, bo tak jak widzę te partie Dudy, no to co chwilę Duda przeprowadza jakąś ofiarę jakości. Naprawdę ostatnio Polish Fighter 3000 jakąś ma taką fazę na te ofiary jakości. No i tutaj wrzucił G3. No trzeba zbić gońcem, tak? No bicie pionkiem sprawia, że ten goniec jest po prostu martwy, więc to totalnie nie wchodzi w grę. Poszło bicie gońcem w partii, no i tutaj pierwsze genialne uderzenie, wieża G3, odbicie, no i bicie na E3. I o to właśnie Dudzie chodziło, że teraz struktura pionowa białego została zrujnowana, no i jeszcze dodatkowo czarny zaktywizował się tu parą gońców. Przede wszystkim istotny jest ten goniec z E3, ten czarnopolowy goniec, bo on nie ma konkurenta. Biały teraz nie ma czarnopolowego gońca, nie ma jak rywalizować. W partii wieża F1, bicie na D4, no biały tutaj oczywiście próbuje osłabić defensywę czarnego króla, ale Duda się nie daje. Skoczek D3, skoczek E4, skoczek B3, goniec ewakuacja, wybicie, odbicie, skoczek F4. No, biały tutaj faktycznie nieźle się zaktywizował, to trzeba przyznać, ale Duda też ma tutaj swoje argumenty. Myślę, że wszyscy wiemy, na co się tam czai. Wieża E1, no to ten skoczek został umocniony. Skoczek C5, no widać tutaj, że te figury czarnego naprawdę mają potencjał. I tutaj Duda odpala tego bandowego piona, żeby jeszcze mocniej osłabić czarne pola wokół tego białego króla. W partii wieża E3, król sobie odszedł na spokojnie. No biały tutaj próbuje z tym gońcem rywalizować. No ale to mu się po prostu nie udaje, bo goniec się odsuwa. No i tutaj czarny coraz to z każdym ruchem się aktywizuje. Nastąpiło oddanie tego pionka. No to Duda sobie przyjął tę ofiarę. No i tutaj zakończenie tej partii jest naprawdę eleganckie, ponieważ tutaj biały zagrał król A2 i to jest naprawdę fatalna decyzja. No i tutaj następuje drugie genialne zagranie tej partii, mianowicie Duda olewa defensywę tej wieży, bije sobie na D4, no i chodzi tutaj o to, że po biciu na H6, co poszło w partii, jest fajny mat w czterech ruchach, warto ten motyw sobie zapamiętać. Skoczek C1 to jest najmocarniejszy układ, bo podwójny szach, ten król musi się wycofać,
No i partia oczywiście zakończyła się matem. Kolejna partia, tym razem obrona francuska. I tutaj Duda zagrał w dosyć nietypowy sposób. To jest jeden z ulubionych wariantów Tomka Jaskółki. Wing Gambit, to w obronie sycylijskiej chyba Tomek głównie stosuje, ale na Francuza też jak najbardziej można. No i tutaj przeciwnik przyjął tę ofiarę. Duda kolejnego tutaj piona chce mu oddać. I finalnie doszło do takiej sytuacji. I to jest właśnie cała idea tego gambitu. Czyli biały no jest z pionem w plecy, ale za to ma pełną kontrolę nad centrum, ponieważ czarny no nie ma jak tego centrum podważać pionem. No i druga sprawa jest tutaj, czym atakować po liniach A i B. W partii A6, goniec D3, skoczek E7, no i H4. Więc Polish Fighter tutaj nie kryje swoich zamysłów, leci po prostu dalej na skrzydle królewskim. W partii czarny postanowił to zablokować, no ale teraz ciężko mu będzie robić roszadę, tak? W sytuacji, kiedy już się zadeklarował z tym pionem na H5, no to zrobienie roszady będzie samobójem. W partii goniec A3, skoczek F5, no to Duda tutaj wymienił, no i kontynuuje tutaj rozwój. W partii goniec D7, bicie, odbicie, no i roszadka. Czyli teraz tak podejrzewam, że plan Dudy się trochę zmienił i Polak postanowił grać przeciwko temu gońcowi. Bo zauważcie, że prawie wszystkie piony ustawione po białych polach, więc te piony same tego gońca ograniczają. To jest oczywiście problem po stronie czarnego. No i myślę, że przeciwko temu Duda będzie chciał grać. W partii skoczek G5, no i teraz jeszcze ten skoczek wkracza tutaj do akcji. No i zobaczcie, jaki fajny manewr tutaj przeprowadził Duda, bo ten skoczek aż na F4 przelazł. No i teraz widzimy, że te skoczki naprawdę mają potencjał na skrzydle królewskim, kiedy no takie dwa skoczki tutaj współpracujące, król osłabiony, no tak wygląda jak problem, prawda? No i słuchajcie, w partii skoczek A5, Duda jeszcze sobie wieżę tutaj dorzucił do akcji. Czarny oczywiście próbuje kontrować na pionku C3, no ale cała ta jego kontra jest spóźniona, bo Duda wali trzecie genialne posunięcie w ciągu dwóch partii. No i teraz król czarnego ma tutaj problemy. Po biciu nastąpiłby szach, a jak król ucieka, no to oczywiście strata wieży, klasyczny motyw. Więc w partii wiesza AC8, no i skoczek po prostu sobie wrócił. W partii król dalsza ewakuacja, no to Duda tego piona zabezpieczył. Król jeszcze dalsza ewakuacja. No i tutaj właściwie się można poddać, bo bicie na E6 i bicie na G6. I teraz w ogóle ten pion z linii H może decydować o wyniku partii, no bo figury czarnego po prostu nie mają jak tego piona blokować. W partii hetman H7, H5 leci dalej, król C7, skoczek F4, wiadomo, presja na pionka, cyk, wieża teraz jeszcze wkracza. No tutaj po prostu kompletna dominacja Dudy w tej partii nastąpiła. Przeciwnik wszystkimi figurami w defensywie. No i tutaj zostało przywalone kolejne genialne posunięcie. Pozycja jest wygrana na wiele różnych sposobów, to jest jasne. Ten pion jest bardzo blisko pola przemiany, a wiemy, że jak pion jest blisko pola przemiany, to prawie że zawsze oznacza kłopoty. No ale Duda w elegancki sposób to wykorzysta. Ciach! Czwarte genialne posunięcie i wieża G7. No i teraz co zrobić? W partii bicie i próba zatrzymania tego pionka, no ale po prostu przesłona. Skoczek F8. I teraz już się tego piona zatrzymać nie da. No i tutaj oponent się poddał. I teraz na deser arcymistrz z Niemiec. Tutaj Duda odpalił F5.
5, to jest oczywiście zawsze ryzykowne. No, kiedy gra się pionem z linii F, zawsze król się osłabia. No i tutaj przeciwnik postanowił w agresywny sposób podejść do tematu, czyli od razu chce tego piona podwędzić. Skoczek F6 i tutaj taki gambit występuje, ale ogółem nie zalecam tego pionka brać, bo tutaj skrzydło królewskie jest piekielnie osłabione i naprawdę łatwo szybko przewalić, więc Duda zagrał sobie po prostu D6 i E5. No i w sumie w czym problem w tej pozycji? Teraz biały nie ma jak tego gońca na D3 ustawiać, nie ma jak tego króla atakować, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No i tutaj wydaje się, że można było po prostu tak standardowo kontynuować rozwój. Natomiast Duda jakiś dobry dzień miał, nie? Dobry dzień na jakieś kręcenie dzikich węży. No i postanowił odpalić posunięcie C5. To chyba w kierunku tego, żeby nie dopuścić do ruchu D4. W partii G3 Duda kontynuuje rozwój, no i przeciwnik goniec H3, więc jednak próbuje tego piona z F5 przycisnąć. No i bicie na E4 z następnym goniec E7. Kurde, to słabe pole na D5, boli. Natomiast tutaj czarny mógł zacząć otwierać już szampana, ponieważ biały oszalał totalnie. Mianowicie, słuchajcie, w tej pozycji arcymistrz grający białymi podjął skandalicznie dziwną decyzję, mianowicie zbił na E7. I tego to ja nie jestem w stanie zrozumieć, ponieważ ten goniec na E7 jest zdecydowanie najgorszą figurą na całej szachownicy. No ten goniec na E7 to jest naprawdę tragedia ostateczna. No i biały dokoduje z własnej woli takiej wymiany, bardzo dziwne. Biały tutaj próbuje uzasadnić, że miało to sens, no a Duda po prostu olewa temat, robi roszadę. W partii skoczek F5 i Duda odszedł sobie na F7. To dosyć dziwne, no bo przecież wchodzą widły. No ale po kolei. Najlepsze by było tutaj odejście na E6, żeby po biciu odejść na C4. I główny plan jest taki, że chcemy zostawić białego króla w centrum. No bo tutaj ten król nie ma jak robić roszady. I to jest tutaj ogromnym, ogromnym atutem. No a plus do tego oczywiście materiał można odzyskać na luzie. Można tutaj z linii D skorzystać, żeby jeszcze wieżę wrzucić do akcji. Wszystko idealnie. No tutaj zagrał hetman F7. No i wydaje się, że podwalił po prostu widły. Ale tak naprawdę tej wieży na C8 bić nie można, bo następują takie kontrwidły. Więc spore tutaj dymy się pojawiły w tej partii. I no widać, że zawodnik z Niemiec po prostu zbyt optymistycznie to pograł. Bo totalnie olał rozwój, a zamiast tego zaczął zgarniać materiał. No i tutaj Duda przywalił piąte genialne posunięcie, skoczek F3. No i teraz co zrobić? Wisi hetman, więc zbić trzeba. I skoczek G4. No i to jest przepiękne. To jest przepiękne. Ofiara skoczka, żeby zaciągnąć hetmana na F3, żeby później zaatakować go wieżą i zagrozić matem. No coś ślicznego. I tutaj jeszcze szanse na przeżycie były w takiej pozycji, choć tutaj inicjatywa czarnego jest oczywiście ogromna, mimo figury w plecy. No ale biały chciał być sprytny i szybki przy okazji też. Odszedł z szachem, no i po prostu wybił na F8. No i stwierdził, że H4 mata nie dostaje, mam figurę więcej, jest fajnie. No ale nie do końca. Bo tutaj wchodzi chyba najbardziej genialne z tych wszystkich genialnych posunięć Dudy tego dnia. Mianowicie skoczek H2. No skoczek H2, coś prześlicznego. Chodzi oczywiście o to, żeby tutaj hetmanem i wieżą wkroczyć do akcji. Biały desperacko próbował tutaj blokować. No i owszem, jest figura w plecy, no ale król jest totalnie goły, nie ma jak go zabezpieczyć. No i tutaj Duda jeszcze chamskie H5 z groźbą mata.
No i zdobył tutaj materiał. No i przeciwnik w ogóle przegrał na czas. No niesamowity dzień. Niesamowity dzień miał Jan Krzysztof Duda. Najpierw wygrał popołudniową wersję Tighted Tuesdaya, a w wieczornej no takie partie, po dwa genialne ruchy, a ten ostatni skoczek H2, no to w ogóle coś przepięknego. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak często zdarza wam się zagrać partię z dwoma genialnymi ruchami.